Dobry wieczór, kłaniam się bardzo serdecznie. W 119 odcinku o fotografii, podróżach prawie noco, czyli fotograf w podróży, czyli ja, Piotr Rybalski, który tu niezmiennie od ponad dwóch lat, co tydzień, co czwartek, sprawdzając czy wszystko w porządku, spotyka się z Wami, żeby porozmawiać właśnie o fotografii, podróżach, zainspirować się, przeglądnąć Wasze zdjęcia. Z grupy fotografowanie w podróży, yy, wybrać zdjęcie tygodnia, zorganizować raz w miesiącu konkurs hashtagowy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trochę tych naszych aktywności jest. Mam nadzieję, że Was wszystko dobrze, że zima Was nie straszy bardzo wiatrem, bo śniegiem to chyba nie ma za bardzo. Co straszyć? Dzisiejszy 119 odcinek, jak zwykle, będzie pełen różnych rzeczy, które pewnie części się spodobają, części się nie spodobają, a jeszcze inni będą względem tego zupełnie obojętni. Bo tak to właśnie z inspiracjami jest, że nie da się do wszystkich trafić. Ale ja się tym w ogóle nie przejmuję, bo czasami się trafia dopiero w czasie. Co będzie dzisiaj o tym za chwilę, tradycyjna rozgrzeweczka, nim nasza grupa mm, live'owa, można tak powiedzieć, wypełni się wszystkimi zainteresowanymi. Witamy się po, od początku, włączam tutaj top czad, nie, czad na żywo, mam taki przełącznik i kogo mam? Daniela z Gdyni, dobry wieczór, Grzegorz się skłania, skłania z Jasła, Alicja z Jeleniej Góry, Marek się ukłania z Krakowa, Elas z Wrocławia. Yy, chociaż jest w Warszawie, jak tutaj, mnie mam. Rafał się też kłania z Nowego Sącza, tak? Nowy Sącz, tak? Marcinkowica, gdzie toż jest? Janek się kłania, Witek się kłania z Libertowa, Ewa z Józefowa, Dariusz tradycyjnie z Gliwic, Ania z Łodzi, Justyna z Poznania, Marta z Warszawy, Polka dot, czyli Justyna z Rzeszowa moje strony, zresztą Jasło Rzeszów, Fleworsk, jesteśmy z jednego szynela. Krzysztof tradycyjnie z gdzieś pod krakowskich Dolinek, Sebastian Poznański, Małgosia z Kujaw, Ewa z Warszawy, Hania z Sosnowca, Ewa Mysza z trasy, z Krakowa. Z trasy do Krakowa czy z Krakowa? Właśnie w Krakowie, dzisiaj coś mamy dla ciebie z Dorotą. Kto, kogo to my tutaj mamy? Danusia jest. Danusia jest z Sulejówka, z Chrzanowa jest Ewa, Bogusia z Wrocławia, druga Ewa z Poznania, jest Adam z Warszawy, Karolina z Nowej Huty, Marek Mioszewski ze Szczecina, jak zwykle. Nie, przepraszam, z Równi pod Śnieżką. Fiu, fiu. Tam są ten wysokie torfowiska. Proszę podziwiać, oglądać, analizować. Wysokie, bo zasilane wodami opadowymi, w przeciwieństwie do torfowisk niskich, które są zasilane najczęściej wodami y, rzeka, jezioro, staw, podmakanie wód podziemnych. Y, coś tam zostało chyba ze studiów jeszcze. Marek się kłania z Tykocina, Kinga z Orlenu się kłania krakowskiego, Dominika z Warszawy, Ela z Andaluzji, tradycyjnie Małgosia z Gliwic, Katka z Krakowa. Ewa z łodzi, Adam się kłania z gliw, jestem szybko pod prysznic, ale jestem. No właśnie, Adam, kurde, to twoje bieganie mnie zaczyna zawstydzać. Łukasz się kłania z, z, z UK. -a. Róża się kłania przez o, o, o z kreską i rzecz kropką, jakżeż ładnie, I te, te z Warszawy. Kłania się z Bigniew. Dobrego wieczoru życzy. Hania jest też dobrze, dobrze. No to prawie jesteśmy wszyscy, prawie wszyscy jesteśmy. Dzisiaj program napięty, będzie dzisiaj trochę inspiracji, różnych fajnych, dobre wiadomości. Wytestowałem mojego tam niedawno nabytego Nikona ZFC w czasie warsztatów na karnawale weneckim i muszę Wam się dzisiaj pochwalić. Nie tyle co zdjęciami, bo te możecie sobie oglądać na Instagramie, zaczynam wrzucać ale i na moim Facebooku Fotograf Podróży, ale doświadczeniem, czy też wnioskami, czy taki aparat w ogóle się do streetu nadaje. Co będzie dzisiaj jeszcze? Przegląd Waszych zdjęć będzie. Dzisiaj turecka inspiracja. Prześwietlimy oko Stambułu, czy też A, -A, -A of Istanbul, czyli fotografa, który no właśnie taki przydomek zyskał. Przez swoje dzięki swojemu hmm, ponad 60-letniemu fotografowaniu w Stambule tureckim, tak jakby był inny, jest inny Stambuł, ktoś wie. Będzie dzisiaj parę inspiracji takich o charakterze technicznym. No i na koniec będziemy mówić o kadrowaniu, ale hmm, w taki sposób, który może Was odrobinę zaskoczyć. Od razu powiem, że to kadrowanie będzie uniwersalne. Nie będziemy się dzisiaj dzielić na streetowców, dokumentalistów i tych, którzy fotografują krajobrazy, bo jak wiecie, ja lubię wkładać kij w mrowisko, więc dzisiaj kij w mrowisko będzie w w znów włożony. Zresztą jak, jak to prawie, że... Zwykle bywa. W pierwszych słowach mego listu chciałbym bardzo bardzo podziękować wszystkim wspierającym. Wiecie, że pod filmem jest taki przycisk wsparcia mojego kanału na YouTube. Można mi kupić jedną kawę, dwie kawy kawę z śmietanką, czy tam z mleczkiem, kapuciną, większą kawę. Ja bardzo za to wszystkim dziękuję. Wasz ukłon w moją stronę, mój ukłon w waszą stronę. Kłaniamy się sobie i jest miło. Oczywiście to nie jest w żaden sposób ani obowiązkowe. Ani na siłę. Jak ktoś ma ochotę, możliwości ma, to bardzo proszę. Jeśli nie ma, jestem dla Was wszystkich tutaj. Jeśli macie ochotę, tylko w czwartki się pojawiać i działać na grupie, to bardzo dobrze. Od czego dzisiaj zaczniemy? Bo już chyba powitania wszystkie są. Andrzej jest z Żąski, pojawił się. Więc jak jest, jak jest kinga Sorlenu, jest Andrzej z Żąski. To ja wychodzę z założenia, że możemy naszą, nasze spotkanie rozpoczynać, prawda? Koniec miesiąca, na koniec miesiąca zawsze to samo. Zawsze to samo, ale w pozytywnym znaczeniu tych słów. Zawsze to samo, czyli, któż to był najbardziej zasłużony na grupie, bo tak to Facebook nazywa, że to są najbardziej zasłużeni członkowie, członkinie. Też. No, i już pierwszego miejsca to ja w ogóle nie będę omawiał. Dla tych, którzy nie wiedzą, co ja tutaj w ogóle imputuję, no to jest statystyka Facebooka, który mówi o to, że na grupie najbardziej aktywni, czyli wrzucający zdjęcia, komentujący i kciukujący są. No i tradycyjnie mamy w czołówce panie. Dorota bezkonkurencyjna, miała słabszy okres kilka tygodni, martwiliśmy się, ale, ale wróciła do formy i wszystko jest w porządku. Małgorzata druga. Ela gdzieś tutaj też mknie do góry. Potem panowie Andrzej Piotrek, Ewa Mysza troszeczkę. Grzegorz też pogania. Marcin się pojawił, 5 tygodni, świeża twarz, świeży aparat na naszej grupie. No i Ewa e, i Justyna zamykają stawkę pierwszych 10 osób. Ja oczywiście będę to powtarzał każdego miesiąca, za każdym razem. Yy, 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 że, że to jest oczywiście zabawa, w, w sensie te statystyki, a, 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 a tak bardziej poważnie to jest moje podziękowanie dla Was za to, że na grupie jesteście aktywni, działacie, bo mógłbym sobie 100 grup założyć, ale bez Was tych grup by po prostu nie było. Więc wielkie dzięki, wielki ukłon za to, że jesteście i tutaj się udzielacie. Krzysztof się pojawił z Bielska. Yy, jest Polka Dot, które, która, która twierdzi, że bezrobocie służy. No dobrze, to jest pierwsza rzecz, a zaczniemy od czego zaczniemy? Od informacji organizacyjnych. Drodzy Państwo, konkurs Konkurs ruszył chwilę temu. Drugi hashtagowy konkurs tego roku. Tematem jest z oddali, z oddali. Ja oczywiście bardzo mocno zachęcam do tego. Eryk jest nawet serpa, no to już mamy chyba najbardziej wysuniętą placówkę grupową. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby literalnie nie podchodzić, żeby się zastanowić, co się może kryć pod tym stwierdzeniem z oddali. I przy tej okazji chciałbym powiedzieć Wam, że branie udziału w tych konkursach niezależnie od tego. Czy wychodzicie z założenia, że macie zdjęcia, które są konkursowe, albo nie macie zdjęć, które są konkursowe. Ma sens podwójny. Pierwszy jest taki, że przeglądacie archiwa przez pryzmat, no pewnie przez taki pryzmat, przez jaki samodzielnie byście nie przeglądali, no chyba, żeby ktoś wpadł na pomysł, żeby sobie przez pryzmat określenia oddali przeglądać zdjęcia. Druga rzecz to jest, jest taka, że macie możliwość fotografować pod hashtag. Co też. Pewnie jest jakimś rodzajem motywacji, przynajmniej dla niektórych. Takie mam wrażenie i takie mam marzenie. Mm, ale najbardziej, najbardziej kluczowa rzecz. Drodzy Państwo, ja o tym dzisiaj będę mówił pod koniec naszego spotkania, ale jest taki jeden moment kluczowy w, że tak powiem, karierze każdej fotografki, każdego fotografa. To jest taki moment, kiedy zaczynacie używać języka fotograficznego, bo to jest język, to nie jest używanie aparatu, to nie jest rejestrowanie rzeczywistości, to jest język, czyli ma swoją giętkość, więc kiedy zaczynacie używać tego języka w celu włączenia w sobie takiego fotograficznego myślenia abstrakcyjnego i to jest absolutna petarda i wtedy się zaczyna fotografowanie i rozwój, dlatego bardzo, bardzo Was zachęcam do tego, żeby w konkursach brać udział, tak po prostu brać udział, szukać skojarzeń, z oddali już tak Łopatologicznie powiem, to nie znaczy, że zdjęcie musi być zrobione z daleka bądź teleobiektywem. Pod hasłem z oddali kryć się może bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. Hołk, tyle. Yy, ha. Yy, chwalimy, 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 ale nie tylko, yy, nie, 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 nie tylko na grupie. Będę się starał wrzucać zdjęcia czy też wyniki konkursów, tam gdzie nasi grupowicze się pojawiają, więc jeżeli coś się takiego wydarzy, wysyłajcie do mnie tutaj wszystkie. Nie wstydźcie się, że jesteście wyróżnieni, że wygraliście w konkursie albo coś w tym stylu. Grześ Wzieleniec tutaj się pochwalił, że, że zostały jego cztery zdjęcia wyróżnione. Niektóre pewnie znacie, bo na przykład to zdjęcie Grześka było w naszym konkursie w krajobrazie w wersji wprawdzie kolorowej, nie czarno-białej, ale było, zostało tutaj wyróżnione. Oprócz tego trzy inne zdjęcia. To zdjęcie też pamiętam, już wydaje mi się, że u nas było. Niemniej jednak gratulacje i chwalcie się, wysyłajcie mi możecie wiadomościami prywatnymi, możecie, ktoś jest na grupie warsztatowej, tej drugiej dla moich kursantów, to, to z Akademii Fotograf, Fotografa w Podróży, to po prostu się nie... Czajcie, tylko wysyłajcie. Katarzyna się pojawiła, dobry wieczór. Piotr Dudek się pojawił, dobry wieczór. Super. Więc gratulacje dla Grzesia jeszcze raz. Drodzy Państwo, w poniedziałek rusza Q&A, czyli takie spotkanie pytań, odpowiedzi dla osób, które są na moim kursie Adobe Lightroom, kursie podstawowym, kursie dla zaawansowanych. Więc zapraszam, do wszystkich kursantów pójdzie e-mail, w poniedziałek jest. Do niedzieli można wysyłać zdjęcie, jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak ja obrabiam jego fotografię, bo też ten QA temu będzie służył, oprócz tego jest grupa specjalnie dedykowana, to ci, co są na kursie, to już wiedzą, na tej grupie też można się dzielić pytaniami i problemami dotyczącymi, tak samo obsługi Adobe Lightroom, jak i samej obróbki fotograficznej. Jak ktoś jeszcze nie jest na kursie, to zapraszam, można się zapisać w kurs podstawowy, kurs zaawansowany. Ponad 300 osób już tutaj sobie działa, więc bardzo serdecznie zapraszam. Co dalej? Przyszły weekend, nie ten weekend, ale przyszły, czyli 3-5 marca. Kto jest z Wrocławia? Uwaga, będzie konkurs! Uwaga, będzie konkurs! Kto jest z Wrocławia, to zapraszam na targi turystyki i czasu wolnego, międzynarodowe targi, na których w ramach fotograficznego, festi podróżniczego festiwalu to się nazywa swoją drogą Festiwal Podróżników będę miał okazję wystąpić aż trzy razy. Trybalskiego nigdy dość. Pierwszy raz to będzie niedzielna Patagonia. Pokażę fotografię z naszej fotowyprawy do Patagonii i trochę filmów. Ale oprócz samego pokazu m, będą w sobotę warsztaty, fotografowanie w podróży, jak robić zdjęcia budzące emocje, to można sobie doczytać. I w niedzielę jak się przygotować do wyprawy fotograficznej. Więc jeśli ktoś ma ochotę się pojawić, to zapraszam. A ja mam 10 pojedynczych wejściówek na jeden dzień. Można sobie wybrać, który dzień. Jeżeli ktoś ma ochotę się wybrać do Wrocławia na mm, y, targi i chce dostać wejściówkę na któryś z dni, to proszę a. wysłać do mnie e-mail adres piotrmałpatrybalski.com i napisać, na który dzień chce się wejściówkę. Kolejność zgłoszeń obowiązuje, więc kto pierwszy, ten ma. Macie ochotę się wybrać, to zapraszam. A szczegóły oczywiście na stronie facebookowej Targów Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu. Będzie tam też moje stoisko, będziemy się z dorotą wystawiać. Będzie można e, kupić moje książki, e, zapisać się na kursy, porozmawiać o fotowyprawach, poglądać zdjęcia, pogadać, wypić kawę, a może nie tylko kawę, bo podobno ma być też woda mineralna. Więc, więc no, wbijajcie i, i już. E, tyle ogłoszeń parafialnych. Marta, dzień dobry, z Karkowa się wita. Tyle ogłoszeń parafialnych. Teraz przechodzimy do części takiej, ha, technicznej trochę. Słyszeliście o czymś takim jak Chrome, przeglądarka Chrome, najbardziej chyba popularna przeglądarka. No więc przeglądarka Chrome posiada coś takiego jak funkcje eksperymentalne. I wyobraźcie sobie, że hmm, przeglądarka Chrome, która jest moim zdaniem, najlepszą przeglądarką, jak to w środowisku Google funkcjonuje, czyli ma te wszystkie gmaile, kalendarze i inne Google dyski no to używa Chroma też, szczególnie kiedy na kilku urządzeniach, ale ten Chrome tak sobie średnio radził, jeśli chodzi o, o, o RAM. I dla wszystkich Lightroomowców mam dobrą wiadomość, Chrome Google wprowadził łatkę, poprawkę, wersję, 110. wersja Chroma, która robi dwie rzeczy. Przede wszystkim... Mm, jeśli chodzi o baterie w laptopach, oszczędza tą baterię, mówiąc w skrócie. Po drugie, mrozi zakładki. Ja mam bardzo często bardzo dużo zakładek. Jak widzicie tutaj na stronie tych zakładek jest teraz bardzo dużo, a na laptopie, na którym piszę i mam pod zakładkami różne źródła, miejsca, z których coś cytuję albo muszę doczytać, doglądać, mam tego naprawdę w cholerę. I no, teoretycznie otwarzenie Lightrooma i, i osi, 60 na przykład zakładek Chroma no, jest to problematyczne. Ram, RAM ledwo żyje. Więc ta poprawka ma podobno 40% obniżyć zużycie RAMu. Ja to testuję, więc sobie możecie to włączyć. Wystarczy sobie wpisać chrome dwukropek slash slash flags, jak flagi. I tutaj mamy takie różne opcje. Właśnie po pierwsze ta, która dotyczy baterii. Druga można jakby zmusić chroma do tego, żeby profil kolorystyczny czytał z Waszych zdjęć, żeby Wasze zdjęcia wyglądały na przykład w Lightroomie i w przeglądarce podobnie. Można sobie tutaj wybrać tą najpopularniejszą paletę sRGB i wtedy mieć te same kolory. Pod zakładką tutaj, jak sobie wejdziecie w trzy kropki więcej narzędzi i wydajność, macie to oszczędzanie pamięci. Ta nowa funkcja, tylko mówię, trzeba jest aktualizować chroma do wersji 110, i, I ta nowa funkcja ma wydajność poprawić. Więc kto, kto używa chroma i ma problem z pamięcią ram, to naprawdę jest super, super rozwiązanie. Ma działać, ja sobie w laptopie przyłączyłem i okazało się, że wiatraczek się włącza rzadziej niż się włączał. Ten taki, co to mi chłodzi, wszystko co trzeba. Będę nudny i o sztucznej inteligencji będę w kółko opowiadał, bo to nie jest, tak jak mówią niektórzy, wydumany problem. Pamiętacie, takie słabe portreciki, które pokazywaliśmy parę miesięcy temu, no to portreciki już przestały być słabe. Te zdjęcia, które tutaj widzicie, one są wrzucone na. Można sobie znaleźć tego twórcę na Instagramie. To są wszystko zdjęcia stworzone przez sztuczną inteligencję, czyli wygenerowane automatycznie na bazie jakichś różnych słów. I uwierzcie mi, one nie przypominają grafiki. One nie przypominają tego, o jezu, jak rysunek namalowany, widać. To wygląda jak autentyczny portret, jak zdjęcie jeden do jednego. Przypatrywałem się, naprawdę trzeba się postarać, żeby tam się doszukać grafiki, grafiki takiej, prawda? Grafiki. Więc jest coraz lepiej, jest coraz dalej. A za chwilę my się będziemy nie wiem czym zajmować. Także tak. Drodzy, będąc przy temacie sprzętowym, zanim przejdziemy do mojej zetki, małej zetki streetowej, to mam dla was dwie informacje. Jedną chyba przekazywałem, ale jedna jest najważniejsza. Sigma zaczęła produkować obiektywy, czy też wyposażać obiektywy, swoje obiektywy w system mocowania Z. Pierwsze trzy obiektywy nie najnowsze, ale pośród nich jest absolutna petarda obiektywowa Sigma 56 mm ze światłem 1,4. To są obiektywy dla niepełnej klatki, co w aparatach z niepełną klatką, pokroju np. Z50 ZFC na przykład, daje 85 mm, czyli fajną portretówkę, a w pełnej klatce 56 portretowe też jest niczego sobie i ten obiektyw będzie tani, bo wiem ile dla Soniaków kosztuje, to nie będą duże pieniądze. No więc jeżeli już się zaczęło, no to tym samym chyba trzeba przy całym, całej jakiejś kolosalnej ilości już obecnie obiektywów Nikona natywnych do Zetki, no to te dodatkowe, które się pojawiają, jeszcze innych producentów uśmiecham się od ucha do ucha, bo mnie jest z Zetką dobrze. O tym obiektywie już wam mówiłem. Ten cudowny naleśniczek 26 mm dla niepełnej klatki, czyli 30, ile to będzie? 39 dla pełnej klatki. Dla, dla, no, 26 dla niepełnej, czyli 39 robocze. Czyli dla mnie to będzie idealny obiektyw streetowy. Troszkę krótszy niż 35. Fajniej będzie bliżej podchodzić. Jest cieniutki i prawie, prawie że nie zauważalny. A to jest coś, co sobie zafundowałem, no tak, co sobie zafundowałem. W tamtym roku zafundowałem sobie w ramach robienia kosztów działalności mały aparacik i tutaj się muszę teraz przełączyć na setkę do was, bo będę wam go pokazywał. Już go wam pokazywałem, już ja już o nim mówiłem, tu będę ciskał. Wygląda ślicznie, tak, to trzeba wam powiedzieć. Ale kiedy wam o nim opowiadałem, to on tylko ślicznie wyglądał, bo go jeszcze nie używałem. I teraz, kiedy jechaliśmy na warsztaty streetowe do Wenecji, zawahałem się i tak sobie myślę, kurczę, wziąć tylko jego, czy może wziąć jeszcze ze 6 bo tam mam tą 35 jaśniutką, e, może nie wiem, coś się tam nie wiem, może mi będzie źle, się nim fotografowało, ale powiedziałem: Nie, 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 nie. Po to go kupiłem, żeby go używać na ulicy. E, zacznę od minusów. Największy minus tego aparatu. Kto fotografował w Wenecji, ten wie, że te osoby w maskach, pięknie ufryzowane, pięknie pomalowane, pięknie mm, ubrane w te maski, e, wybranym fotografom dają wizytówki. Jakim fotografom? Którym fotografom? Którym fotografkom i fotografom? Tym, którzy mają potencjał, którzy wizualnie wyglądają na profesjonalistów. Osobiście stałem, robiłem zdjęcia z Beatą, która była z nami na warsztatach, i ona dostała wizytówkę, a ja nie. Ja nie, bo ja miałem po prostu taki. Mały srebrny aparacik zawieszony na szyi, tutaj, i robiłem pani bądź panu zdjęcie, bo to też płeć, gdy nie wiadomo za tą maską. Abata miała swój duży aparat z lampą błyskową założoną i dostała wizytówkę, bo wyglądała pro. To był dla mnie największy komplement, jaki w Wenecji dostałem. To znaczy, że jestem nieważny. Coś, co na ulicy jest absolutnie kluczowe. Żeby być nieważny, niezauważalny, yy, no po prostu, żeby, żeby traktowano nas fotografów jak powietrze. Nie zwracać w ogóle uwagi. I ten aparat, jak zauważyłem, daje mi tą możliwość, daje mi też jeszcze parę innych możliwości. Co w nim lubię? To jest niepełna klatka. Ten obiektyw, który tutaj widzicie, ma ogniskową 24 24, tak, 24 75. Czyli w zasadzie na ulicy to jest pełen zakres, czy do dokumentu, do reportażu, czy do street photo, to jest pełen zakres, który mi jest potrzebny. Nic więcej mi nie jest potrzebne. Taki cieniutki obiektywik tu pokazuje, malutki, nic nieznaczący. Obiektyw jest ciemny relatywnie, bo to jest jasność 3,5-6,3, ale ja ustawiam wszystko na 8 i w zasadzie całą ulicę robię na 8, więc mi w ogóle nie jest potrzebna jasność, a przy 8 fenomenalnie rysuje. Ma szybki autofokus, bardzo szybki stabilizację w obiektywie, bo to body nie ma stabilizacji, niestety, to jest wada. E, e, ma świetne wykrywanie oczu, reaguje bardzo szybko, bardzo dobrze rysuje, fajne kolory, radzi sobie z temperaturą barwową. To są takie rzeczy, które są ważne, nie kluczowe. Tutaj się naprawdę nie analizujemy sprzętowo, bo ten aparat ma służyć do fotografowania na ulicy. To, co mi się w nim podoba i nie podoba, to jest to. To jest yy, ta tutaj. Ten tutaj wystający ekranik. Wystający ekranik służy do tego, żeby fotografować na przykład w ten sposób. Bardzo często fotografowałem właśnie w ten sposób. I zauważyłem pewne zjawisko, że jak się tak fotografuje, to się jest uznanym za filmowca, że się coś filmuje, a jeżeli się filmuje, to nikogo to nie interesuje. Nie wiem, czym się różni fotografowanie w odbiorze od filmowania, ale stojąc tak, mając zmarszczone czoło i tam dumając i robiąc przy okazji mnóstwo zdjęć, których nie słychać, bo to jest rzecz, która nie dotyczy tylko tego aparatu, ale w ogóle bez lustrykowców, elektroniczna migawka podchodzi się koło ucha komuś aparat stawia, bo jeżeli mamy ochotę mieć taki kadr, stawiamy go obok ucha i robimy zdjęcia i tego w ogóle praktycznie, no, czy, nie no, w ogóle nie słychać, ten ktoś w ogóle nie wie, że są zdjęcia robione. Dla mnie to jest rzecz absolutnie wystrzałowa. Wystrzałowe jest też to, aha, miałem opowiedzieć o tym, e... szkoda, że on nie jest odchylany tutaj do góry, że nie mogę go po prostu tak jak w Z6 postawić tak, Nasz, nasz torc, o, bo tak często fotografowałem. Muszę się do tego po prostu ekraniku w tą stronę yy, przyzwyczaić. Trzymam sobie wtedy aparat tak w ręce tu widać o tak trzymam sobie na, 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 tutaj na przegubie ręki mam ekranik chronię go w ten sposób żeby mi ktoś tego nie wyłamał prawda bo tutaj w tłumie bardzo łatwo w ten sposób trzymam aparat. Nie jest to yy, jest to bezpieczne nie jest zabezpieczony. Tego mi trochę brakuje. Wolałbym, żeby to odchylanie było do góry, no ale, ale trudno. Oczywiście można sobie obrócić ekran i mieć go tak, fotografować wtedy tak, jak to ktoś woli, jak to, ktoś chce. Ja najczęściej go mam zakrytego, chyba że mówię, fotografuję na ręce. Druga rzecz, która jest dla mnie istotna, to wszystkie pokrętła na zewnątrz. Małe aparaty mają to do siebie, że ze względu na gabaryty wszystko mają pochowane. Nienawidzę szukać podstawowych rzeczy w, w menu, tutaj wszystko jest w zasadzie na zewnątrz. Ustawiam sobie ISO, ustawiam sobie czasy, e, ustawiam sobie, co jest ważne, korekt ekspozycji. Pokrętełko do korekty ekspozycji, rewelacyjna sprawa, bardzo, bardzo często używam. Jak ktoś trochę nas pracuje na ulicy z aparatem, to wie, jak bardzo często się używa korekty ekspozycji. W zasadzie cały czas. Jeżeli na A pracujemy, czyli na preferencji przysłony. Możemy sobie w tym aparacie, zresztą tak jak w innych nikonach, poustawiać Auto ISO, które jest istotne, yy, maksymalny czas naświetlania, które jest istotne, żeby zdjęcia nie wyszły poruszone. Zakres ISO, w którym pracujemy i robić korektę. Rewelacyjny aparat, po prostu rewelacyjny, zakochałem się kiedyś, 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 za dawnych, dawnych czasów, jeszcze jak nie miałem z yy, serii Z, yy, pracowałem na o tym tutaj moim kochanym wysłużonym yy, D610. Kupiłem sobie fuji. Wtedy to było XT10 i dla mnie to jest właśnie takie Fuji, tylko lepsze. Lepsze, bo jest ten obrazek yy, lepszy, ten aparat jest szybszy. No wiadomo, od którego Fuji, to od tego, które miałem XT10. Nie wiem, jak XT4 czy XT5 działa, yy, bo nie miałem ich w rękach. Yy, na pewno jest troszeczkę większa, yy, ale dla tego, co ja potrzebuję, czyli do streetu i reportażu, to będzie mój podstawowy aparat. Jest mały, amatorski, na nikogo nie zwracam uwagi. Jestem wręcz dyskryminowany fotograficznie, co mnie bardzo cieszy, więc jeżeli ktoś by się zastanawiał, to nie jest reklama, bo ja nic z tego nie mam w ogóle. E, po prostu e, Wam tylko mogę poradzić, jeżeli ktoś się zastanawia nad aparatem do streetu, a pracuje w Nikonie, w systemie Nikona, e, to polecam. Każdy obiektyw Z można do niego założyć. Także te pełnoklatkowe mogę założyć i z takiej 35 pełnokladkowej pełnoklatkowej mam, co? 35 plus 17 mam tam 50 parę Całkiem jasne, na przykład do portretów. Ha! To tyle. Już więcej o sprzęcie. Nie mówię Jezu, chyba nagadałem się o sprzęcie na 100 najbliższych odcinków. To co? Zaczynamy, nie? Przełączam się. Na monitor lewy i zaczynamy omawianie waszych zdjęć. Darek mi tu pisze, że nazbierał tych wizytówek, choć profesjonalnie, profesjonalistą nie jest żaden. Widać, masz duży aparat. Jednak przed wszystkim nawiązałem fajne relacje i to było super. No, było super, fajna, fajna ta Wenecja jest i fajny jest ten karnawał. Mnóstwo ludzi było, trochę, trochę za, za dużo, moim zdaniem. Tradycyjnie mówię, tradycyjnie, tradycyjnie przypominam, jeśli ktoś ma ochotę, kciuczek mi dać do góry, już Wam się podoba, udostępnić film, subskrybować, jeśli nie subskrybuje, a może nawet wcisnąć dzwoneczek, żeby mu się pojawiały informacje o filmach, to nie należy się tego wstydzić. Zaczynamy, zaczynamy dzisiaj od Magdaleny, od pojedynku. Magdalena wrzuciła nam dwa takie zdjęcia. O, męcika sobie tutaj przeczytam jeszcze. Womóz lesowy w Kazimierzu Dolnym. Moja osobowość sprawia, że zdecydowanie częściej wybieram fotografię czarno-białą, a może to błąd. Święty panie, aż się boję zapytać. Mm. No więc mamy zdjęcie kolorowe i mamy zdjęcie czarno-białe. Prawie te same kadry, ale inne. I pytanie, które jest lepsze. No, Ja może zacznę od czarno-białego. To jest zdjęcie mm, dla mnie gołe, czarno-białe, które po prostu trzeba wywołać i które trzeba obrobić. Tu jest bardzo ładna taka plastyka związana z, z światłem, które się kładzie w tym wąwozie, z tymi plamami, z tym wszystkim, co się dzieje gdzieś tam w liściach, to w, w korzenie, kształty formy. Sama bryła tego wąwozu z tym... z tym. A, przecież ja mam tutaj malowanko. Mogę sobie pomalować? Mogę. O. Z tymi tutaj zaokrągleniami, no tu jest plastycznie i tu jest malarsko, tyle że trzeba zdjęcie wywołać ja to powtarzam, pokazuję i mówię o tym na kursie Lightrooma zdjęcia czarno-białe wymagają znacznie, znacznie większej atencji i postprodukcji niż zdjęcia kolorowe tak było pod powiększalnikiem, tak jest i tak będzie ponieważ fotografia czarno-biała jest pewną no można powiedzieć konwencją stylistyczną, bo my przecież nie widzimy w tej formie. Więc żeby czarno-białe zadziałało, musi zostać odpowiednio obrobione. To nie jest obrobione. To mi się bardziej podoba. Tu nie ma koloru. Nie ma koloru, co oznacza w moim słowniku, że kolor nie gra. Kolor nie gra. Ta zieleń jest piękna. Ta zieleń jest piękna. Bardzo mi się podoba. Tyle, że tu na dole już przestaje być fajnie. I teraz można by się zastanowić, czy tego koloru nie można tutaj stworzyć, pójść w stronę taką fine artową. Voila, bardzo proszę. Ewentualnie po prostu zrezygnować z tego koloru i przejść na paletę czarno-białą i zdjęcie porządnie, porządnie wywołać. Więc takie tutaj widzę dwa rozwiązania. Ale podsumowując też bez ale podsumowując czarno-białe bardziej mi się podoba. Też w tej bryle mi się bardziej podoba, bo ten sterczący pionowy wąwóz no, jest taki bardzo oczywisty dosłownie, a tutaj rozłożyłaś to szerzej, pokazałaś więcej elementów. Tylko mówię, tu trzeba powalczyć, bo te wypalenia no, tu są jest dużo problemów takich obróbkowych także tak powiem. Ale moim zdaniem z potencjałem, z potencjałem. Chodźmy dalej. Marzena. Marzena wysłała nam taką oto fotografię z festiwalu Hadra we Francji. Marzeno, do, do, mam jakby dwa komunikaty do ciebie, mam w sensie dwie takie rady, tak, bo y Fotografujemy coś, co, co nosi znamiona i takie nieco nawiedzone. Tak? W sensie tutaj ten pan, który coś tutaj robi z zamkniętymi oczami, to ma taki charakter nieco metafizyczny. I teraz możemy podejść do tej metafizyki na dwa sposoby. Pierwszy sposób dosłowny, metafizyczny, prawda, czyli tak sfotografować to, co ten pan robi. Ja nie mam pojęcia o czym mówię. W sensie nie wiem, co on tutaj robi. Widzę, że wiszą jakieś wisiorki, on może być po prostu zwykłym. Sprzedawcą bądź kupcem, ale wygląda metafizycznie, więc, więc w tym kierunku metafizycznym będę się tutaj rozwijał. No więc fotografując tę metafizykę, możemy podejść do tego właśnie w taki sposób, żeby pokazać w gestach, oczy już są, coś co jakimś akcentem metafizycznym będzie. Będzie to natchnione jeszcze bardziej, albo pójść po prostu parosko w śmiech. Tu tobie się prawie udało, ponieważ te druciki w okolicach oczu i ten drucik w okolicach nosa wyglądają dosyć zabawnie. I jeżeli byś teraz pobawiła się aparatem w ten sposób, że się przesunęła troszkę w tę stronę i yy, tak gdzieś pod skosem obniżyła bądź podwyższyła, tak żeby te druty zgrały się z elementami, to mielibyśmy coś po prostu śmiesznego. Nie wiem, czy to byłoby dobre. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek. To trzeba by sfotografować i zobaczyć. Troszeczkę jak, jak już u tutaj wielokrotnie e, wypominanego e, Garego, winogranda. E, no, ale trzeba by zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Bo w tym momencie mamy, no mówiąc tak wprost. Mamy faceta, który stoi za jakąś konstrukcją metalową, na której są pozawieszane różne rzeczy, ma zamknięte oczy, jest na tle jasnego nieba, więc całość jest zacieniona. To niebo bardzo, bardzo świeci i nie bardzo wiem, o czym jest fotografia. Także tak to, tak to widzę. Tomek. Tomek widzę, że moi koledzy z dawnych, z dawnych korporacji pojawiają się od czasu do czasu. To fajnie, to dobrze. Słuchajcie, czy też Tomku, słuchaj, tu jest kilka zdjęć. Tu jest kilka zdjęć i trzeba by się zdecydować. Zawsze, jak macie taką zbieżną linię, zbieżną linię energetyczną, coś, co zbiega się i prowadzi tak bardzo, bardzo wyraźnie w jakimś kierunku, to nasz wzrok tam ląduje. Więc mój wzrok wylądował tu i tu się zatrzymał, i nie za bardzo wie, co ze sobą dalej zrobić, ale Gdybyś wziął, był i zrobił z tego kwadrat o i więcej tej wielkości i razy drzwi, to trzeba by sobie skadrować i zobaczyć, to zaczyna się robić coś fajnego. Włączy inny kolorek, zaczyna nam się robić tak. Tutaj coś idzie, tutaj coś idzie, tutaj się pojawiła chcąc nie chcąc Perspektywa powietrzna, jak u Da Vinci, czyli to, co jest tam dalej, też pod ładnym skosem nam idzie, jest dalej. Znaczy to, co jest dalej, widać, że jest dalej. Trójwymiar się pojawił, bo jest blade, rozmyte, delikatnie. Mamy jeszcze dodatkowo tą linię, która tutaj tego takiego wywianego, wywianego wywianej przestrzeni się pojawia, i zdjęcie zaczyna w jakiś sposób grać. Te rzeczy w tym momencie są po prostu do niczego niepotrzebne. I, I to jest jedno. I to jest jedno z rozwiązań i, i dosyć fajnie wyglądających. Drugie, y, drugie rozwiązanie jest by, by, no, pochodną tego, czyli po prostu zostawić, zostawić prostokąt, tak jak było, ale haratnąć, haratnąć, Jesus Maria, co ja mówię? Skadrować zdjęcie w ten sposób, mniej więcej, zrezygnować z tego pierwszego planu, którego też jest za dużo, on tutaj nic nie wnosi. Wtedy mamy fajnie. Ta linia nam wychodzi tutaj z tego kąta, ta nam prowadzi tutaj. Można nawet by, a można nawet na upartego, jeszcze troszkę tego nieba przyciąć, to trzeba by sprawdzić. O. I mamy, mamy fajny kadr i w tym momencie mm, i w tym momencie ta, ta linia biegnie. Ona gdzieś tu tak się delikatnie, delikatnie zawija, współgra ze wspomnianymi wcześniej tutaj łańcuchami. Tak bym to na dwa sposoby próbował y, wykadrować, wtedy byłoby estetycznie. Plus takiej sytuacji, jak tutaj, jak jesteście w takim miejscu, fotografujecie, zróbcie sobie po prostu różne kadry, w różny sposób to, w różny sposób to pokadrujcie. Mało czasu macie, zróbcie szerzej, żeby można było potem ewentualnie skadrować już w postprodukcji. Odradzam szczególnie dla osób, które są niezdecydowane, jeśli chodzi o kadr, odradzam takie bardzo mm, no, zdecydowane, gęste, ciasne kadrowanie: no bo jakby nie dorysujemy zdjęcia. Możemy uciąć, możemy kropa zrobić, ale nie dorysujemy, więc lepiej zrobić kropa niż potem martwić się, że nam przestrzeni brakuje. Tak bym to sobie tutaj widział. Mamy zdjęcie tygodnia, dzisiaj. Zdjęcie, które nam wrzucił Leszek, bardzo fajne. Zastrzeżenia: mam dwa. Znaczy, fajne, fajne, fajne fajna, fajna scena, super z tym. Z, tym, z tymi rękami trzymającymi włosy na głowie. Wszystko Lechu super. Dwie rzeczy. Pierwsza, tu ktoś ci wytknął, ja się pod tym podpisuję, eee, och, no, lepsze wyeksponowanie modela. Tak, ja mówię postprodukcja, czarno-białe zdjęcie, postprodukcja. Zwróćcie uwagę, że, że w tej formie no, w dużej mierze model e, z tym, co ma na głowie jest troszeczkę z, za bardzo zlany z tłem. Czyli trzeba by wyjąć go z tego tła. Tak jak się pod powiększalnikiem wycinało formy, maskowało się, robiło się tablice, rozpisywało się ile minut, sekund naświetlamy poszczególne y, y, części kadrów. Wpisywało się, że tu plus, jedną trzecią, tutaj się wpisywało plus, jeden i tak dalej, i tak dalej. No i się potem pod to wszystko działało. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz w takiej sytuacji widać, że to jest przypadkowe zdjęcie. Z tego względu, że chłopak jest zwrócony w prawą stronę. Czyli idziesz sobie, idzie ktoś, nawet nie wiem, jaka jest, jaki, jaki był scenariusz tego spotkania, ale idziesz i e, zastanawiasz się, e, czy mm, możesz zrobić zdjęcie, robić zdjęcie, dziecko się zatrzymuje, troszeczkę nieśmiało, idzie dalej. A trzeba by po prostu stanąć bardziej z przodu i zrobić zdjęcie centralnie, ustawić go idealnie w środku. Ta symetria byłaby tu po prostu idealna. Tak jak ja mówię, czy też krytykuję symetrię bardzo często, bo ona jest wykorzystywana w sposób, w sposób nieumiejętny, tak tutaj ta symetria by zagrała rewelacyjnie. Czyli on by stał w dalszym ciągu w środku kadru, w osi tego kadru, ale byłby zwrócony idealnie przodem wszystko byłoby symetryczne. Ręce, yy, twarz, te piękne, piękne, zebrane korzonki na górze. Patrzyłby prosto w obiektyw w tak zwanym amerykańskim kadrze, czyli do połowy ud tniemy, troszeczkę niżej. No, mały chłopak, więc to uda do połowy, to w innym miejscu są. Yy, ale generalnie tak bym sobie to wyobrażał i czekałbym na moment też, kiedy on po prostu spoważnieje trochę. Ja nie, nie, nie mam nic przeciwko uśmiechem. Uśmiech Przeciwko uśmiechowi, przeciwko uśmiechaniu się. No, niemniej jednak w takich portretach yy, uśmiech no, troszeczkę banalizuje przekaz. Yy, więc yy, on tutaj jest taki uśmiechnięty, trochę przestraszony, troszkę niepewny. Myślę, że trzeba by troszkę czasu, żeby no, wypracować to zdjęcie. No, niestety, wypracować. Oczywiście teoretyzuję. Nie mam pojęcia, jakie były warunki, czy to by się dało, czy by się nie dało. Byłem na Madagaskarze. 22 lata temu, I, i, i wiem, że tam się fajnie, przynajmniej mnie się fajnie, fotografowało. I, 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 I myślę, że dałoby się spokojnie taki kadr wypracować. No, byłoby super zdjęcie, naprawdę świetny portret. Jedyne, co teraz można tutaj uratować, to postprodukcja. Troszeczkę obrobić inaczej tę fotografię. Mm. Dawid. Przepraszam, Darek. Darek wrzucił nam tutaj taką fotografię z okolic Padwy i ja dzisiaj będę teoretycznie mówił o zdjęciach o podobnym charakterze. Nie zdradzę jeszcze, co chodzi, ale na koniec naszego spotkania przed, drodzy państwo, przed powiększeniem, prześwietleniem, przepraszam, Araja Gulesza, Gulesz, tak się chyba czyta jego tureckie nazwisko, prześwietlenie, a potem będziemy sobie mówić o kadrowaniu Darku drogi. Dwie rzeczy. Super jest to zestawienie kolorystyczne, w sensie to ciepło-zimne, świetnie działa. Yy, jedyne co, to ja bym sobie podarował ten pociąg. On mi się po prostu nie podoba. Dlaczego? Tu mamy fajny świat. Mamy świat tego samotnego wędkarza, mamy ten most, zabytkowy most. Mamy tam gdzieś yy, dolomity, Alpy, yy, gdzieś tam w tle. Yy, ten pociąg wprowadza pewien szum. I dosłownie w przenośni. To zdjęcie miałoby taki spokojny, taki bardzo zachowawczy, taki stonowany, wręcz estetycznie bardzo atrakcyjny przekaz, gdyby po prostu tego pociągu nie było. O, może masz bez pociągu? Rzuć w komentarzu, jeśli masz bez pociągu. Także tak. Radio: Radio Radosław, Radek, Radomir. Zdjęcie do projektu o pływakach. Ja już od razu Państwu zdradzę, że wiem o co chodzi, bo z Radziem od czasu do czasu sobie tutaj gaworzymy na ten temat. Radku, to co chciałbym Ci powiedzieć, to weź sobie to zdjęcie zestaw na przykład ze zdjęciem pani pływaczki tej, tej na siłowni z, z, z ławeczką do wyciskania, czy tam, no tak, ławeczką. Czy te zdjęcia będą do siebie pasowały? Zwróć uwagę, że takie bardzo, bardzo płytkie ostrzenie, taka tu jeszcze ostrość masz gdzieś na czubku głowy, trochę poza kadrem, będzie moim zdaniem no, nieedytowalne. W sensie połączyć takiego, tego typu zdjęcia z innymi zdjęciami to będzie praktycznie niewykonalne. To jest bardzo, bardzo agresywny sposób kadrowania, jeśli chodzi o głębi ostrości. Ja rozumiem Twoją ideę. Piszesz tutaj o rozwiązaniach graficznych, na pokazaniu pracy pływaków bez pływania. Tak żeśmy sobie tutaj rozmawiali. Super. Ta woda spływająca z nosa i tak dalej, ale mi to w ostrości. No, w tej formule, no mówię, abstrahując od tego, że ja tego nie kupuję, ale, ale, ale. No, ale wolałbym, żeby, żeby, żeby to nie było aż tak, aż, tak, aż tak restrykcyjnie w innym stylu, chyba że go szukasz w dalszym ciągu, masz do tego prawo, ale pytanie, pytanie czy, to, czy, czy, czy to nie znaczy, że musisz wszystkie zdjęcia zrobić w takiej formule, żeby to, się, żeby to, było, żeby to było edytowalne, żeby to się było, dało, dało połączyć. No. Tutaj dyskusja się wywiązała mm, o zostawieniu pociągu, przeciwwaga, kontrast, yy, dwa światy. Ja do tego tematu wrócę? Nie, 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 nie zostawiam was. Yy, wrócę wam, wrócę, w, absolutnie wrócę. Yy, dobra, jedźmy dalej, chodźmy dalej. Róża, róża tym razem przez U Otwarte i RZ wrzuciła nam tutaj takie flamingi i żyrafy. Pierwsze skojarzenie, jakie miałem, to skojarzenie z pewnym zdjęciem, y, które wygrało u nas y, zdjęcie roku. Kto pamięta, jakie? Bardzo proszę pisać w komentarzach. Ja sobie biorę łyczka wody. Mm. Y, super. Flamingi, które nie są flamingowe w rozumieniu kolorystycznym. Y, 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 y ta, 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 te flamingi, żyrafy, nazwijmy to, te, te żyrafy, ten świat dźwigów, który gdzieś tam się kryje w tle, to wygląda jak z, absolutnie z ak, jakiegoś apokaliptycznego filmu, z jakiegoś, jakiegoś e, z przyszłości. Mówię, te stalowe flamingi na pierwszym planie zestawienie tych dwóch rzeczy. Anniu, bardzo dobrze, ludkowie na plaży przed kominem, tak jest. Janusz Jurek, turyści na tle kominów. Danusia też, to taka propo tego podobieństwa, które tutaj właśnie wyłuskałem. I mówię, bardzo dobre zestawienie, bardzo mi się to podoba. To działa na wyobraźnie. Fajnie ten stalowy, stalowy kolor mi się takoż, takoż podoba. Fajne, po prostu fajne, bardzo, bardzo, bardzo dobre, bardzo dobre zdjęcie. To jest taki właśnie krajobraz narracyjny, który coś wnosi, który coś mówi. To jest taki krajobraz, który zmienia świat. Ja już o tym pokazywałem, ja już o tym mówiłem, ja to pokazywałem, że, że w krajobrazie można oczywiście trzepać wschody i zachody słońca aż do końca naszych dni, ale można też pomyśleć o tym, czy nasza fotografia krajobrazowa czegoś nie wnosi. Ta wnosi i to mi się podoba. Chodźmy dalej. Elżbieto, chciałbym ci powiedzieć, że to jest twój najlepszy portret Oto Polska. Wiele portretów, które wrzucasz, znaczy wrzucasz wiele portretów. Ten, ten portret jest najlepszy I, i to już mogę powiedzieć, że ten portret na pewno w zestawie się znajdzie. To tak dla Państwa. Mam teraz trzy portrety, które na pewno w zestawie konkursowym się znajdą. Jest po prostu świetny. Jest nietuzinkowy, jest, 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 jest jakaś metafora w tym. No, to jest, jest, jest to, co po prostu w takim portrecie jakby uchwyciła się chyba sens tego, co chciałem przekazać tym przydługim opisem o, o to Polska, o tym projekcie, który sobie tutaj do końca roku będziemy realizować. Więc, więc no super. Podoba mi się po prostu bardzo. Jest świetny. Podobne mam wrażenia mówiąc o portrecie tym tutaj Ewy Myszy hmm. z Przemkiem, tak? Na zdjęciu Przemysła, Łozowski, muzyk-artysta, nauczyciel. E, świetne. To zdjęcie jest po prostu świetne. Ono ma pewną postprodukcyjną wadę, ty, ty już nawet chyba wiesz jaką, e, e, ale to zdjęcie jest, e, ale to zdjęcie jest naprawdę Naprawdę, naprawdę świetne. Jest to coś, słuchajcie, to jest, jest, jest po prostu ten taki romantyzm, który często z fotografii bije i on nie jest banalny, on nie jest wyświechtany. Tu jest, jest po prostu super ten ruch y, tancerki z ruchem, zwróćcie uwagę, z ruchem harmonii akordeonu, jak zwał, tak zwał. Świetne, naprawdę świetne. I trzeci portret, trzeci portret, który już się kiedyś u nas na grupie pojawił, ale w tych konkursach y, można robić dublety z projektu Iwony, z świetnego projektu, bardzo osobistego. Zdjęcia, które, które Iwona też pokazywała w tamtym roku na imprezie integracyjnej, nie, nie tej tutaj, co była w styczniu, tylko w ubiegłym roku. Y, zdjęcie pani Mirki z projektu Mówię, który. W własnej gminie pod nosem realizuje. Świetny. Ja ten portret po prostu uwielbiam. Patr na to zdjęcie można patrzeć, patrzeć i patrzeć, i czytać, i czytać, i czytać. I to jest. Każdy wyczyta sobie to, co w danym momencie chce sobie z tej fotografii wyczytać. Tak, to jest bardzo dobry. To jest bardzo dobry portret. Bardzo, bardzo dobry portret. Ech, także tak. Eee, właśnie, Ania tutaj mi podpowiada, że pokazywała. Chodźmy dalej, bo już powolutku kończymy przegląd waszych zdjęć. Joanna wrzuciła nam tutaj o ako, ako, apokaliptyczne zdjęcie. Czemu ako? Apo. Apokaliptyczne zdjęcie. Tu jest po prostu filmowy kadr, absolutnie filmowy, z jakiegoś Mad Maxa albo innego e, e, filmu, który, który trąci właśnie wizją końca tego, co nas tutaj na tym ziemskim padole czeka. Takie mam wrażenie. Tu jest po prostu bardzo, bardzo cyberpunkowo. i podoba mi się ta fotografia bardzo. Ewa pisze o matko, Myślałam, że to jakiś Singapur, tak, a to co, gdzież to jest? Gdańsk. Po prostu zwykły, nasz, dobry, stary, poczciwy Gdańsk. Świetne, podoba mi się. Bum. Agnieszka. Agnieszka wrzuciła nam tutaj taką stękę rodzajową, która. Powiem tak, jeżeli jedziecie i próbujecie robić zdjęcia dokumentujące jakieś miejsca, które odwiedzacie itd., to popatrzcie sobie, to jest to, to jest to, bo to jest świetna fotografia dokumentalna, która pokazuje to miejsce gdzieś w Albanii, pokazuje serce tego wszystkiego, co się dzieje, prawda? Mamy jakiś pomnik zaszły z jakimś około, pewnie około radzieckim, wojem, który gdzieś tam coś manifestuje. Oczywiście potraktowany jest jak to wszystkie pomniki z tamtych czasów, chociaż nie, nie tylko z tamtych czasów potraktowany jest, jak Bóg przykazał, cudzysłów daje tutaj wielki, czyli wysprejowany, bo tak to jest. No i oczywiście jest placem zabaw dla młodzieży, która w dalekim poważaniu ma zarówno to, co ów woj tym, że karabinem wskazuje, co mówi i czego to wszystko dotyczy. Po prostu dla nich to jest zwykły playground, na którym sobie pewnie hasają od czasu. Do czasu, więc serce, taka, taka tkanka, przypomniało mi się taki projekt y, Łukasza Trzcińskiego, który, y, kiedy on to zaczął, chyba w 2000 latach? Tak, no, no w 2000 latach realizował taki projekt Nowa Europa, pokazujący, no właśnie, tą nową Europę, która do tej starej Europy dołączyła czyli pod tym zaścianku europejskim y, od Polski na południe jeździł, był sobie i fotografował i myślę, że to jest taka fotografia, która idealnie do tego, do tego zestawu by. Pasowała, więc bardzo dobre zdjęcie. No i co? I przedostatnie, Rafał. No to jest poczucie humoru, które uwielbiam. Parowskie, absolutnie parowskie. Te tutaj postaci w, 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 wykute w, 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 w wapieniu, tak? Nie, to piaskowiec pewnie, gdzieś tutaj idący sobie. Cała struktura tychże. Prostokątów, jak ramki National Geographic, sterczące dookoła, i ten cudownie kolorowy parasol, który jest takim e, prychnięciem na, na tą m, historię Persepolis i, 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 i tego, coś za tym wszystkim się kryje, tak? Przyszłość, przeszłość spotyka teraźniejszość, tak to można nazwać. Bardzo fajne, mówię. Mocno parowskie, idealnie byłoby, to taka m, rada dla, dla wszystkich, idealnie byłoby wyeliminować tutaj ludzi. Gdyby tego pana strażnika po prawej nie było, no trzeba by wyczekać, on na pewno się nudzi albo gdzieś tam sobie odwróci się, albo kłócnie but zawiązać albo coś. Kłócąc trochę niżej może, żeby nie było tych osób siedzących pod parasolem, ale one może też by znikły. No ja bym tutaj czekał i wypracował. Tak, żeby mieć tylko tych ludzi, którzy na tym murze byli, zostali wykuci no, i ten parasolek, który nam puszcza oko, no właśnie w myśl tego, o czym tutaj piszesz, przeszłości spotykającej teraźniejszość. Podoba mi się, podoba. Polka Dot. podpis pisze, że, że podejdzie pod ten rzeszowski pomnik z aparatem. Tak, to jest ten słynny rzeszowski pomnik na, na głównym rondzie Rzeszowa. Słynny z wielu względów. Przypominający każdy sobie tam jakąś, jakiś poziom wyobraźni ma, więc niech sobie dopowie. Kto nie wie, to niech napisze sobie w Google, wpiszę w Google pomnik Rzeszów kontrowersje na przykład, o, pomnik Rzeszów kontrowersje, to znajdzie coś ciekawego. Słuchajcie, przedostatnie zdjęcie, przedostatnie zdjęcie i zaraz mamy zdjęcie tygodnia. Yy, Marta, która niestety spóźniła się do konkursu bez koloru, bo bo do siódmego można było wysyłać, a wysłała ósmego, a zdjęcie jest świetne. Zdjęcie jest bardzo fajne piórkiem i węglem z Krakowa, bardzo ładna pastela, chociaż aż mnie kusi zobaczyć to w kolorze. Może wrzuć w komentarzu, jeśli możesz, yy, yy, ale super, to, to jest bardzo fajne. Bardzo w, to jest wykorzystanie aparatu fotograficznego do namalowania obrazu tak bym to ujął to, oczywiście to jest banalna technika to jest banalny sposób podchodzenia do tej rzeczywistości którą fotografujemy ale będą o tym za chwilę mówił daje czasami bardzo bardzo fajne efekty i to jest przykład to zdjęcie jest takim właśnie przykładem także bardzo fajne, bardzo mi się podoba no to teraz drodzy Państwo ja sobie tutaj łyczek wody będę brał a Państwa proszę o Państwa proszę o informację, kto dzisiaj jedzie do domu z, z tytułem Zdjęcia Tygodnia. Która fotografka bądź który fotograf? Andrzej. Andrzej nam tutaj napisał, że typuje żerafy i flamingi. Rewelacyjny klimat kolorystyka. Dobrze, dobrze. Tak. Beata pisze, że będą żurawie. To żurawie, żyrafy czy flamingi? Zdecydujcie się, drodzy państwo. Krzysztof, yy, że będzie Eli Portret lub flamingi. Proszę. Polka Dodrze, Parowski. Małgorzata. Yy, przepraszam, Magdalena. Nie mam okularów. Dobra, założenie, nie będę szpanował, że widzę. Magdalena pisze, że Flamingi albo Egipt. Dariusz obstawia Flamingi. Ania obstawia żyrafy i Flamingi. No, ja cały czas czekam. Może nikt z was nie trafił i będzie zaskoczenie. No, wreszcie jakiś głos rozsądku. Od żurawi, same dobre foty. Serio, tutaj ciężko wybrać. No, 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 tak, tak, tak. Tak właśnie jest. Tak właśnie jest. Darek obstawia Persepolis, Alicja Takosz, znaczy w sensie Persepolis, Takosz, Danusia Ewę czyli roztańczoną yy, około akordeonistkę. Poli, yy, Eli Portret też zacny, Takosz jest, tak, tak. Pomnik Marta, Gdyby to ode mnie zależało, to ostatnie zdjęcie, pisze Ewa, czyli, czyli tutaj to zdjęcie Marty, od, odbitkowe. Hmm, hmm, dobra, nie będę, słuchajcie, Was dłużej trzymał w niepewności, bo jeszcze dzisiaj mamy trochę rzeczy do obgadania. And the winner y, zdjęcie tygodnia jest, o, jest, 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 jest róża i jej flamingi i żyrafy i brawo. I naprawdę, no, ja to powiedziałem, jak, o tym powiedziałem, gdy Janusz Jurek wrzucał swoje zdjęcie plaży od tyłu. Powtórzę to tutaj tak samo przy tej fotografii. To jest, moja droga autorko, zdjęcie konkursowe, więc ja bym polecał to konkurs. Konkursy, w których są tematy okołośrodowiskowe, polecałbym to zdjęcie wysyłać, bo to jest zdjęcie, które na pewno coś tam zawalczy, więc gratulacje. Brawo, świetne Tak jest, gratulacje dla autorki Super, super, super Drodzy Państwo, my przechodzimy My przechodzimy do naszego prześwietlenia Prześwietlenie Bardzo dziękuję Danielowi, który na naszej grupie warsztatowej Zrobił listę wszystkich odcinków I nazwiska fotografów, których fotografie prześwietlamy Więc mam nadzieję, że teraz będziemy... Dokładać do tego, do tego nowe nazwiska. Dzisiaj prześwietlamy kogoś, kto podoba mi się bardzo, jego fotografie podobają się bardzo, kto mnie natchniewa, że zacytuję klasyka, którego szlakiem we wrześniu na pewno ruszymy bo we wrześniu będą się odbywały, odbędą się warsztaty Street Photo w Stambule. Ara, ara Gulesz, ara tak się to czyta, bo, bo mi powiedział o tym Google, że tak się to czyta. Urodził się w 28 roku w Stambule. Pochodził z rodziny, a może takie współczesne zdjęcie, niestety już nie żyje, niedawno zmarł. Pochodził z rodziny bogatej, z ormiańskimi korzeniami. Ojciec farmaceuta, matka, można by powiedzieć, kamieniczniczka. Bo, bo miała kamienice domy w, w Stambule, które wynajmowała. Obracał się w środowisku artystycznym. W biografii jego napisano, że miał kontakt z artystami, którzy przychodzili do apteki ojca, żeby kupować barwniki do charakteryzacji. No ja sobie wyobrażam, jakie te barwniki były i do jakiej charakteryzacji, co oni mi charakteryzowali. No Niemniej jednak miał koncert z środowiskiem artystycznym, filmowym, teatralnym, i w tym kierunku chciał się rozwijać, nawet zrobił sobie jakiś kurs dramatyczny, uczył się aktorstwa, ale w 1951 roku, czyli mając 23 lata, zwraca się w kierunku fotografii, a przede wszystkim w kierunku fotografii reporterskiej. Za, za, zaczyna pracę w gazecie, zaczyna studiować ekonomię, który oczywiście nie ukończył jak to każdy dobry fotograf, ale pisze opowiadania, pisze eseje. Jest człowiekiem, który chce tworzyć i chce opowiadać. Historia, a fotografia wydaje mu się czymś najlepszym. W 1958 roku, czyli mając 30 lat, zostaje w Stambule korespondentem Time'a Time i Live'a, magazynów, które no najwięcej publikują wówczas zdjęć i materiałów reporterskich. No i zostaje odkryty nie przez nikogo innego, a Henrygo Cartera Bressona, czyli Czyli przez Magnum, i ląduje w agencji Magnum, by po trzech latach zostać uznanym jednym z siedmiu najlepszych fotoreporterów na świecie. Tak, w 1961 roku znalazł się w takim ekskluzywnym y, foto, y, w takiej antologii fotograficznej, dorocznej antologii fotograficznej, właśnie uznany za jednego z najlepszych fotografów na świecie, a, a zaś American Society of Magazine Photographers y, y, jakby przyjmuje go w swoje, swoje szeregi. Y, skracając już jego życiorys, bo to przecież nie będę was zanudzał y, opowiadaniem, Rzeczy, które możecie sobie spokojnie wyczytać. Powiem tylko tyle. Prawdziwy fotograf w podróży jeździ po świecie, fotografuje dla różnych materiałów, zazwyczaj dla szanujących się dużych, dużych gazet, publikujących reporterzy właśnie po kroju Time'a czy Live'a. Co ciekawe, przeprowadza wywiady z politykami jednocześnie ich portretuje. Tego mu zazdroszczę, więc ma na swoim koncie i Salvadora Dali, i Hitchcocka, i Anzela Damsa i z politykami, aktorami Indira Gandhi i nawet Winstona Churchilla dostaje mnóstwo, mnóstwo mm, wyróżnień, wydaje albumy. Ale to, co jest najistotniejsze w jego twórczości, popatrzmy sobie jeszcze w ten piękny portret, prosty i piękny portret, jest to, że w mm, fotografii przywiązuje ogromną obecność do obecności człowieka. On się uważa, tak o sobie powiedział, historyk wizualny. Chce fotografować e, pamięć życia człowieka i jego cierpienie. Na tym się zatrzymujemy i pokażę wam zdjęcie. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że e, wybrałem zdjęcia, potem znalazłem inne i pomyślałem, kurczę, może to inne byłoby lepsze, więc pokażę wam dwa. To jest jedna z fotografii, e, to jest jednego, jedna z fotografii e, Araya Gulesza. Która mnie po prostu rozwaliła, jak ją zobaczyłem pierwszy raz. Absolutnie mnie rozwaliła. To naprawdę wiele, wiele, wiele lat temu. To jest zresztą fotografia, która zdobi jeden z jego albumów, do którego kupna będę Was zachęcał. I jest dla mnie po prostu taką wręcz inkarnacją tego wszystkiego, co się pod słowem Stambuł kryje. Co my tutaj mamy? No, no, no mamy na pierwszym planie ten, ten, ten statek z takim wielkim, wielkim szpicem który wygląda jak zakrzywiona właśnie jakaś taka tabla jakiegoś osmańskiego wojownika. Siedzi sobie, czy też stoi sobie facet na tym samym czubku tegoż właśnie statku. Mamy łódź, która sobie płynie. No taka nic nieznacząca wręcz scenka. Łódź, która sobie płynie, dwie osoby na tej łodzi. No i tam z perspektywą powietrzną też most i meczety gdzieś w tle, które się, które się, które się Yy, yy, które się gdzieś tam kryją. No, przepiękna fotografia, pięknie skomponowana, pięknie wyważona. Zwróćcie uwagę, jak, jak ta łódź, jak ten facet stojący na, na, na statku ze szpicem, no, fajnie jest, jest wyważony z, z lewą, dolną częścią kadru, z tym tutaj, częścią nadbrzeża. Pięknie poprowadzona perspektywa powietrzna, która daje nam przestrzeń. To takie yy, skomponowanie w odbite gdzieś tam dalej tychże. Tychże meczetów w oddali. No, fenomenalnie, fenomenalnie to wygląda. To Zdjęcia jego areja są strasznie romantyczne dla mnie, liryczne. To są małe opowieści, to są małe nowelki, to są mini historyjki, które można oglądać i czytać, czytać, czytać. Ja wam za chwilę pokażę parę, parę fajnych innych zdjęć jego, ale naprawdę tak się to, tak to się ogląda. Przeczytam parę jego wypowiedzi, bo on dosyć. Oryginalne miał podejście do fotografii. Wspomniałem o tym, że przywiązywał tą wagę do obecności człowieka w fotografii, historyk wizualny, to już Wam powiedziałem, ale mówi tak. Uważał, że sztuka może kłamać, a fotografia tylko odzwierciedla rzeczywistość. Nie ceni sztuki w fotografii, preferuje fotoreportaż. To jest najlepsze. Jego zdjęcia to są dzieła sztuki, ale on tak twierdzi. Twierdzi, że fotografia absolutnie nie jest sztuką ale jest złożona, konstruowanie obrazu jest procesem bardzo, bardzo złożonym, co zresztą widać na jego fotografiach. I teraz uwaga, wybaczcie, ale to jego słowa, nie moje. To nie jest tylko robienie zdjęć zachodu lub wschodu słońca. Zachód słońca jest wszędzie taki sam, nawet słońce jest takie samo. Nie można myśleć o tym jako sztuce. Jechał potężnie po krajobrazie. I teraz ważne. Według niego idealne zdjęcie nigdy nie zrobił, idealnego zdjęcia, i idealne zdjęcie nigdy nie zostanie zrobione. Takie zdjęcie, które można będzie, o którym mógł powiedzieć, że to jest moje najlepsze zdjęcie. Nie ma dzieła sztuki, które, które osiągnęło doskonałość. Nie ma czegoś takiego. Najlepsze zawsze będzie w przyszłości. Osiągnięcie najlepszego jest jak dotarcie do Boga. Był chrześcijaninem, w związku z tym, że, że pochodził z Armenii, no to można się domyślić, że, że, że był wyznania prawosławnego, czy jego rodzice pochodzili stamtąd. A zdjęcie, które drugie zobaczyłem, to, było ta, to była ta fotografia. Ona jest po prostu obłędna. To jest, to jest jakby esencja tego, co on przez te wszystkie lata nazwali go okiem Stambułu. Zresztą on się zrzymał troszeczkę na to określenie, bo rzeczywiście no, zmonopolizował wizualnie, jeśli chodzi o mm, takie pojęcie, jak wygląda Stambuł tamtych czasów, to jego fotografia, no, mówię, wizualnie zmonopolizowała, y, zmonopolizowała tęże wizję y, 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 Stambułu. Y, no i właśnie mówię, no, no, no popatrzcie, popatrzcie, jak to wygląda, jak to fenomenalnie jest połączona tradycja, pewien, pewien rodzaj tego, co stanowi bazę, fundament spo każdego społeczności, tego, co jest niezmienne. tak? Praca na roli, praca ze zwierzętami to jest niezmienne. Zmieniają się pory roku, raz się sieje, raz się zbiera, zwierzęta rodzą, umierają się, zażyna się je do jedzenia. To jest niezmienne. To jest coś, co przechodzi z pokolenia na pokolenie. Tak jak turecka herbata zaparzana, nie zmieni. I nagle bff, szyby naftowe, które mówią wszystko, które zmieniają wszystko, które są takim, taką cezurą zmian tego, co za chwilę się za chwilę się wydarzy. Przefajna fotografia. Na jego stronie możecie sobie, a to zdjęcie, o Jezu, to też, to też trzecie zobaczyłem, pomyślałem sobie, święci państwo. to w ogóle. No, no, no rewelacja. E jak sobie wejdziecie na, na, na jego stronę, ara, ara gulesz, jak wpiszecie, czyli tak tutaj araguler.com albo do Google po prostu, yy, to, to sobie, to sobie poguglacie po i zobaczycie, jak on fotografował. Lubił lajkę i tą lajeczką swoją w późniejszych czasach dużo fotografował. Zresztą została wydana taka w Turcji seria y, tych lajek y, Sygnowanych Nim on dostał ponumerowaną. On dostał pierwszą, numer jeden. Więc gęste kadry, bliskie kadry, wieloplany. Tutaj zobaczcie, to jest fotografia, która pokazuje jakby związek. To jest człowiek tak przy Indiach. Pamiętacie, kiedy oglądaliśmy zdjęcia z Indii i jednego fotografa. To, to, jest, to, jest, to jest przykład fotografa, który widać, że jest fotografem stąd. To nie jest fotografia. Turystyczna, kogoś, kto przyjeżdża, kto podgląda, kto się popisuje wizualnie. To jest po prostu aż ocieka esencją tego takiego bycia stąd tego, że to jest facet, który jest tak naprawdę no, częścią tego, tego świata, tej, tej, tego Stambułu, tej Turcji, która, która tutaj jest pokazywana. Tak, tak. Jego zdjęcie było umieszczone w powieści. Nie, to, to wydaje mi się, że, że, że masz na myśli. Drogi Rafale Stambuł, czyli album, album gulesza, do którego Pamok dopisał, dopisał, dopisał słowo wstępne. Ja tutaj gdzieś miałem to, ale to sobie może sobie googlniemy. to znaczy będzie nam łatwiej wtedy znaleźć. Yy, o. Bo są dwie książki. Jedna jest po angielsku, druga jest po niemiecku, yy, więc, y, a, Istanbul, bo to po angielsku, więc sobie, więc sobie wygooglajcie i kupcie sobie właściwą. Yy, ta, którą wydał tutaj, ona jest dosyć droga, ale, ale dobra. Ta, którą tutaj, o, jakiś tutaj wirusik jest na stronie. Yy, na stronie Allegro no ta jest po angielsku no i właśnie Pamuk tutaj y, słowo wstępne napisał, był a ta, którą o, ta właśnie jest po niemiecku więc jak ktoś jest niemieckojęzyczny to tutaj ma wersję niemiecką y, i też, y, też z, z, z przed, z przed słowem że tak powiem y, także tak no dużo, 184 zdjęcia w tamtej tyle samo, duża książka, 22, no duży porządny album, 156 fotografii kolorowych. Także polecam Wam sobie nabyć, ja szukam <grym> dobrej okazji, bo droga jak fix, ale, ale to trzeba mieć. Drodzy Państwo, to co? To przechodzimy do sedna. Przechodzimy do sedna, ja się muszę, muszę, będę musiał się znów na setkę włączyć. Przechodzimy do praktyki, jak szukać pomysłów na kadr. Dobrze, dobrze. Jak szukać pomysłów na kadr? O, zaraz tu będziemy, no mi tutaj. Zaraz tu będziemy, tymczasem przechodzimy na tak zwaną setkę. K kto jest u mnie na kursie w warsztat, jak robić lepsze zdjęcia, warsztat fotografa podróżnika, kto ze mną kiedykolwiek był na warsztatach, kto się spotkał z takim określeniem, które używam, którego używam. Y Nazywać to słowo dekompozycja. Na czym polega dekompozycja? Dekompozycja to jest proces odwrotny do procesu kompozycji i służy do tego, żeby zrozumieć kompozycję. Dekompozycja polega na tym, że analizujemy to, co widzimy i rozkładamy to na czynniki pierwsze. To jest to, do czego was zachęcam na grupie, do czego was zachęcam, kiedy dyskutujemy o fotografiach, kiedy wyrażacie się, że coś jest super, wow, fajne, żeby wyjść poza ten schemat taki. Słowny. My fotografowie, fotografki i fotografowie, różnimy się od zwykłych, niefotografujących ludzi tym, że większość z nas dochodzi do takiego momentu, że rozumie, dlaczego coś fotografuje, a dlaczego tego nie fotografuje, dlaczego to zwraca jego uwagę, a dlaczego nie. Osoby, które nie fotografują, podchodzą emocjonalnie do tego, co widzą, i właśnie mają efekt: wow, super piękne, stają na, stają na pięknym miejscu widokowym, zachwycają się. Ja nie mówię, że to jest złe, mówię tylko takim y, poznawczym podejściu y, nieco, nieco innym. Dla nich po prostu wielki wodospad będzie zawsze wielkim wodospadem, y, a my, fotografujący, będziemy się zastanawiać, dlaczego dana rzecz wywołuje w nas y, taki efekt zachwytu, i próbować. Rozebrać to na czynniki pierwsze. I y, powiem Wam, y, że to jest najlepszy moment dla każdej osoby fotografującej, kiedy włącza w sobie ten mechanizm dekompozycyjny, kiedy jest w stanie odpowiedzieć dokładnie na pytanie, dlaczego coś jej się podoba. To jest mało romantyczne. To w ogóle zabija tą całą y, taką romantyczną ideologię, która za szczególnie fotografię artystyczną idzie, i tak dalej, i tak dalej. Trudno. Jeżeli chce się robić dobre zdjęcia, to trzeba podchodzić bardziej syntetycznie do tego, co się fotografuje i trzeba włączać w sobie i serducho, bo bez tego ani ruch, ani kroku, ale też trzeba włączyć w sobie tą nutkę analityczną. I teraz was chciałbym właśnie zaprosić do takiego prostego zabiegu, żebyśmy się zastanowili Jakie są klucze? Bo to spotkanie dzisiejsze będzie pierwszym spotkaniem, jeśli chodzi o, o, o komponowanie. Jakie są klucze kompozycyjne? Jak podejść do y, kompozycji w sposób mniej szablonowy od podejścia? Y, podział na trzy, horyzont w jednej trzeciej, mocne punkty, prawda? Y, jak podejść do kompozycji przez taki pryzmat odpowiedzi na pytanie, pokazujemy jak widzimy, a nie co widzimy? Tak? to jest kluczowe. Nie co widzimy, ale jak widzimy. I jednym z takich pomysłów jest oparcie naszej, naszego języka wizualnego na kontrastach. Można to nazwać kontrastach. Na takim wizualnym oksymoronie. To mi się bardziej podoba. Pewne rzeczy, które są na swój sposób sprzeczne. I kiedy wyjdziecie sobie na miasto, że tak powiem, z aparatem fotograficznym e, i wychodząc na to miasto, jadąc tramwajem, w samochodzie, powiecie sobie, OK, dzisiaj będę szukał oksymoronów, e, a na liście będziecie mieli przykładową, na karteczce, przykładową listę tychże oksymoronów i przez ten pryzmat zaczniecie fotografować, to mam wrażenie, że może się otworzyć taka nieco inna, nowa, e, fotograficzna działka. Popatrzmy. Popatrzmy. O, tak może. Prawda? E, jeśli tą, tym wizualnym kontrastem będzie kolor, prawda? Czyli idziemy przez miasto, idziemy wokół, gdziekolwiek, bo to nie tylko miasto, to może być przyroda, krajobraz, i szukamy kontrastów kolorystycznych coś, co stoi na swój sposób na dwóch przeciwstawnych biegunach Tam bieguny są przeciwstawne na dwóch biegunach. E, tak jak troszeczkę na kole kolorów, prawda? Kolory, które są po dwóch stronach koła. I zaczynamy szukać kontrastów. I taki rodzaj komponowania momentalnie budzi pewien rodzaj zainteresowania. Oczywiście nie wszędzie się to da w ten sposób znaleźć i sfotografować. Ja tu wam pokazuję szpanersko zdjęcia z Latynoameryki, która jest kolorowa. Gwatemala, Kuba, Gwatemala. Tutaj o kolory nie jest trudno, ale nawet w takich miejscach jak, o, proszę bardzo, Kambodża, Angkor, gdzieś ten kontrast kolorystyczny, tę ten, ten, różnicę, mówię kontrast w rozumieniu nie, liter, nie, 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 nie do końca literalnym, że to kontrastuje ze sobą, ale kontrastuje w sensie narracyjnym, ten kontrast można szukać. Czyli najprostszy sposób kolor na kolorze, coś co jest mocno kolorowe na czymś co jest Mniej kolorowe. To jest jeden z pomysłów takiego podejścia, właśnie kompozycyjnego opartego na, na budowaniu, na szukaniu różnic, na szukaniu kontrastów, w tym przypadku kolorystycznych. Popatrzcie, to, to, to jest takie zdjęcie tu, chyba podsumowujące te kontrasty kolorystyczne z Kuby, gdzie no, dużo mnie kosztowało w rozumieniu Czasu, żeby tę, tę scenę wypracować, żeby mi się tu ułożyły kolory tak, jak chciałem, żeby mi się te kolory y, ułożyły, żeby to po prostu kontrastowało ze sobą. To jest, mówię, ten pryzmat. Mówię, takiego pryzmatu można szukać też w naturze, w przyrodzie, bo kont wszelkie kontrasty y, zimne niebo, ciepłe światła, prawda? Y, tutaj to zdjęcie z, z Turcji, z, 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 z Kapadocji, tu macie Islandię. Veril o wschodzie słońca, gdzieś zimą, więc to poszukiwanie kontrastu znów Islandia, kontrastów na niebie, ciepłe niebo, zimna, zimny ląd, jest takim sposobem. Cała fotografia, która się dzieje właśnie w tkance miejskiej, oparta na zbudowaniu kontrastu sztucznych świateł z, z tą przestrzenią, która jest dookoła, proszę, złote miasto, Hawana, jest właśnie takim podejściem. Drugi, po, drugi, drugi sposób myślenia takiego kompozycyjnego to jest szukanie kontrastów opartych na cieniu. Prawda? Tutaj już jakby eliminujemy kolor, ale szukamy cienia. Wszędzie tam, gdzie światło w jakiś sposób zderza nam się z cieniem. Mówiłem o tym oksymoronie. Tak? No, światło z cieniem nie może istnieć równocześnie. To się wyklucza. No, jest linia, która rozdziela światło od cienia. No, jest albo cień, albo jest światło. Nie może być trochę światła. Albo trochę cienia. Wiecie, o czym mówię, prawda? Więc wszelkie poszukiwanie kompozycyjne, oparte na wyszukaniu tego współgrania światła i cienia, no jest takim, mam wrażenie, sposobem, dzięki któremu to wszystko, to zdjęcia z warsztatów naszych w Berlinie, streetowych, jedno miejsce jeszcze zostało, przypominam, jest właśnie taką wprawką. Wyszukiwanie miejsc, w których światło walczy z cieniem, no i próba, komponowania tam, tak, komponowania w rozumieniu, no, to jest niewystarczające, to nie jest warunek jedyny i konieczny, to jest warunek, który nas wprowadza w taką szansę sfotografowania, sfotografowania jakiegoś miejsca właśnie opartego na na świetle i na cieniu. Jeśli już mówimy, mm, jeżeli, jeśli już mówimy mm, o cieniu, bo tutaj też jesteśmy z takim humorystycznym zdjęciem cienia, to popatrzcie, przechodzimy teraz na inny rodzaj relacji, tej takiej kontrastowej, przeciwstawnej. Tak? Tu mamy poczucie humoru. Poczucie humoru jest czymś takim, to jest mi najbliższe, chyba jeśli chodzi w ogóle o fotografię, szczególnie kiedy jestem na ulicy. Wyszukiwanie kuriozów, prawda? Tych rzeczy, które są śmieszne same w sobie, w których, w których zaskakujemy widza takim. Troszeczkę stand-upowym podejściem. Weźcie pod uwagę, jak, jak nie wiem, czy wiecie, jak stand-uperzy pracują, jak pracują nad tekstem, jak y, robią próby, jak przegadują tekst, y, jak po każdym występie analizują, kiedy kto się śmiał i dopieszczają, dopieszczają, dopieszczają. W stand-upie podobno minimum słów musi być. Tak w fotografii tej śmiesznej, no minimum środków wyrazu, do tego, żeby coś śmiesznego po prostu pokazać. Coś, co zbuduje właśnie ten kontrast no, humorystyczny, tak to można nazwać. prawda To było no, to w ogóle 98 rok, Indie. To z Tajlandii. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda mi się pokazać wam zdjęcia z pierwszej foto, z fotowyprawy. No tutaj, tak, tak, dokładnie 10 lat temu, słuchajcie, pierwszą wyprawy prowadziłem, Tajlandia i Kambodży, ale były jaja. To z guczy z festiwalu, to zdjęcie bardzo lubię, to zdjęcie bardzo lubię, bo też często na warsztatach opowiadam, jak takie zdjęcia się robi, żeby wyszło, tak, żeby się udało taką scenę uchwycić. No i to mówię, tu jest taki, tu jest ten kontrast, tu jest to takie zestawienie przeciwstawne. Elżbieta pisze, moim zdaniem, to są wstawne elementy przeciwności, ale oksymoron, no światło i cień to jest trochę oksymoron, bo nie może funkcjonować jakby jednocześnie. Tak jak wspomniałem. Tak, to z Australii, z Devil's Marbles, czyli. Jakby podejście takie, właśnie śmieszkowe, sakrum i profanum. O, to jest jeden z takich elementów y, też właśnie kompozycji opartej na kontraście, gdzie zestawiamy rzeczy, które są y, no, sakrum, tak? Są w jakiś sposób nacechowane mistycznie, religijnie z tym, co, z tym, co to, z tą rzeczywistością, która ten, tą, tą całą mistyczność i religijność y, obraca w perzynę. Tak, jak chociażby tutaj na, na Wesołym Cmentarzu w Rumunii. To zdjęcie bardzo lubię, bo ono najczęściej działa dopiero, dopiero po chwili. To jest z Gwatemali, też z jakichś tam pradawnych, pradawnych czasów. Kolejnym elementem, którym, którym, który jest, no jakby. Inkarnacją tego, o czym tutaj właśnie mówię, budowaniu tych takich znaczeniowych kontrastów, jest ruch. Zwróćcie uwagę, że jak my fotografujemy, to jak my patrzymy, to my nie zauważamy ruchu. To znaczy ten ruch się dzieje. My widzimy, że coś się porusza, coś się przechodzi, ktoś przejeżdża, ale w związku z tym, że ten ruch jest ciągły, to my go nie zauważamy, my go nie jesteśmy w stanie zamrozić. Nie możemy go mieć ruchu pod powiekami, prawda? Zamkniemy oczy, to nic nie widzimy. No, tam ktoś mówi się, jest taka forma fajna, literacka, że tam coś pod powiekami się trzyma, ale jak się zamknie oczy, to się pod powiekami nic nie trzyma. To, co się trzyma pod powiekami, to są jakieś wspomnienia w głowie, a to nie są obrazy. Obraz możemy zobaczyć wtedy, kiedy go uwiecznimy. I tutaj, właśnie takie podejście, w którym kontrastuje się ruch z tym, co jest nieruchome, to jest, to jest jedna. No, z kolejnych, jeden, jedno, jeden z kolejnych pomysłów na to, na budowanie, na budowanie kadrów. Czyli można sobie wyjść po prostu na ulicę i powiedzieć sobie, będę fotografować też nawet krajobraz, będę fotografować kontrast oparty na ruchu. Spróbuję zarejestrować rzeczy nieruchome i jednocześnie rzeczy, które się ruszają. Oczywiście wykorzystujemy różne metody, wykorzystujemy, wykorzystujemy do tego wykorzystujemy do tego długie czasy naświetlania, no, znamy te wszystkie metody, więc jesteśmy w stanie. W o, z drugiej strony ruch można zarejestrować jako ten rozmazany ruch czyli odpowiednio długie czasy naświetlania, ale ruch można zarejestrować też jako ruch zamrożony, prawda? Czyli ten moment, którego ludzkie oko też nie jest w stanie nigdy zauważyć, bo tak jak wspomniałem, my widzimy cały czas film, te klatki nam się Przewalają przed oczami niezmiennie. Dopiero aparat fotograficzny jest w stanie wyłapać, wyłapać z, z tego zamrożony ruch. Popatrzcie na te zdjęcia: raz, dwa, trzy, cztery, prawda? Tu wszędzie jest zamrożony ruch, tu jakby raz, dwa, trzy, cztery. To jest ta dynamika zamrożonego ruchu, tej jednej klateczki, która jest po prostu wyjęta, tworzącej nam pewną opowieść, prawda? To jest jeden z takich sposobów myślenia. W ramach tego sakrum i profanum, czyli takich rzeczy, które są no, na, na, na przeciwnych, po przeciwnych stronach, to też jest zestawienie jakby antropopresji i, 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 i przyrody, tego co człowiek tworzy i tego wokół, wokół czego tworzy. E, tu też jest pełne pole do popisu, we wszelkich takich miejscach uprzymysłowionych To akurat jest to jest Buenos Aires, to jest e, już nie pamiętam, jak jedna z miejscowości nadmorskich w Abchazji, gdzieś na północ od, Suchum, od Suchumi. E, to znowu no, słynna, słynna Blue Lagoon w, w w okolicach Reykjaviku na Islandii. Czyli budujemy to, to, to takie zestawienie, które pokazuje człowieka, który niby jest osadzony w tej przestrzeni. To też jest w Abchazji, dawne górnicze miejscowości, które przyroda sobie zabiera. No i takie sakrum i, i profanum sobie budujemy. Też w Abchazji, jedna z największych jaskini. I na koniec, już w zasadzie. Takim elementem ostatnim jest skala. Czyli budujemy kontrast na bazie różnic wielkości. Banalne. Ja to bardzo często na, 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 zawsze pokazuję na warsztatach Street Photo, kiedy, y, kiedy tłumaczę, y, no, jak robić zdjęcia z oszustwem perspektywy. Tutaj mamy przykład takiej chociażby fotografii, czyli wszystkie te, w których, w których po prostu. No, skala jest w jakiś sposób przesadzona, co wynika z tego, jak używamy aparatu fotograficznego, jak się ustawimy, w jaki sposób kadrujemy, z jakiej perspektywy, jak wysoko, jak nisko ustawiamy nasz aparat, bądź też skala wynikająca z tego, w jakich okolicznościach, w tym przypadku przyrody, znajdują się obiekty, które chcemy, które chcemy sfotografować. Więc skala jest takim prostym przykładem no, właśnie takiego działania opartego na na jakiejś takiej, na jakimś takim kontraście. To jest kierunek, który mówię. Yy, bardzo serdecznie Wam zalecam yy, do tego, tutaj będziemy już tego lata, bo robimy, robię fotowyprawę taką właśnie yy, trekkingową bardziej, do serca Islandii, do między innymi do Landman Laugar. Więc pewnie na przełomie lipca i sierpnia, się tam z paroma osobami znajdę. Jeszcze będą wolne miejsca, bo jeszcze zapisy nie ruszyły, ale już mnóstwo osób zadeklarowało. Yy, prawda? Kontrast. Kontrast oparty na skali. To jest też bardzo proste rozwiązanie, i chyba ostatnie zdjęcie. Yy, pokazuję wam te w dużej mierze oczywiste rzeczy, ale taka forma szufladkowania pewnych rzeczy oczywistych, i, i podchodzenia do kompozycji w sposób. Yy, yy mniej, to jest matematyczne, do bólu, tak? bo my tutaj analizujemy i dekomponujemy na maksa, ale przez pryzmat narracji tego, co chcemy zdjęciem pokazać, a nie przez pryzmat tego, jak co ma być na zdjęciu ustawione. Moim zdaniem to jest świetny sposób na to, żeby, żeby próbować coś zawalczyć nowego, coś innego. Ważne jest to, w tym to, o czym powiedziałem na samym początku. Powiedziałem, żeby sobie takie zadania ustawić, żeby jechać do tego miasta, na, na ten krajobraz, i ustawić sobie takie zadanie, że na przykład będę robił skalę albo będę robił sakrum i profanum, i szukać tylko i wyłącznie takich kadrów. To ja bardzo, ja o tym mówię też często na warsztatach, gdzieś jesteśmy, w miasto idziemy gdzieś tam na jakieś kubie czy gdzieś, żeby sobie na przykład, jak idziecie sami, zróbcie sobie pół dnia z jednym tematem, żeby nie fotografować wszystkiego, żeby to nie było zmiana obiektywów, nowy obiektyw, tu portret, tu krajobraz, tutaj coś się dzieje ulicznego, bo szczególnie dla osób, które. No, nie mają jeszcze tej wprawy takiej, że są w stanie przełączać w mózgu myślenie na konkretne rzeczy, to, to się robi taki kociokwik wrażeń, że rzadko kiedy coś dobrego z tego, z tego wynika. Drodzy, tyle na dziś, tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Jeśli Wam się podobało, tradycyjnie, proszę, można kciuczki dać do góry, można szerować, gdzieś tam puścić w social media. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają, którzy kupują mi kawkę, przycisk pod filmem. Widzimy się już za tydzień, w czwartek, a w przyszły weekend, nie w ten, tylko w następny, widzimy się w Wrocławiu i jeszcze raz przypominam, jeśli ktoś ma ochotę się wybrać i chce wyjściówkę, to na którejś z dni, to proszę do mnie wysłać maila, a ja i który dzień, czy piątek, czy sobota, niedziela, a ja te wejściówki Będę załatwiał kilka ich tam jeszcze mam. Dzięki Wam bardzo, pozdrawiam serdecznie, śpijcie dobrze, do zobaczenia za tydzień.